Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji Koniec cywilizacji chrześcijańskiej. Czy nadchodzi koniec cywilizacji chrześcijańskiej? Na początek malutka dygresja do przemyślenia a propos bieżącej sytuacji. Według Głównego Urzędu Statystycznego codziennie w 2018 roku umierało 1853 osoby, czyli jakieś tam 414 tysięcy. Ciekaw jestem, ile w Stanach umiera. Wiem, że w Indiach, gdzie mieszka 1 300 000 000 ludzi, ta śmiertelność jest na poziomie 50 tysięcy czy 40 tysięcy dziennie. To też trzeba by sprawdzić. W każdym razie według Głównego Urzędu Statystycznego 1853 osoby w 2018 roku umierały, odchodziły w naszym kraju. Upadek cywilizacji chrześcijańskiej, jaką znamy, tak pięknie się przecież zaczęła 2000 lat temu od przyjścia Boga, od przyjścia Stwórcy. Bóg zadecydowała urodzić się jako chłopiec i żyć jako człowiek wśród swoich dzieci, jako człowiek, wśród tych dzieci, które stworzył. I tak pięknie się ta cywilizacja chrześcijańska zaczęła, te pierwsze 300, powiedzmy, lat, czy może 400, aż do czasu, gdy miłość, miłosierdzie, to, o czym Jezus uczył, rozsadziło to Imperium Rzymskie od środka, bo w ten sposób zostało to imperium okrutne, rozsadzone. Przypomnijmy, niewolnik nie miał żadnych praw w Rzymie. Fajnie było być Rzymianinem, ale jak ktoś się urodził niewolnikiem, no to miał kompletnie, jak to się mówi młodzieżowym językiem, przerąbane, przechlapane. Można z nim było zrobić wszystko. Był traktowany gorzej, nawet niż zwierzę, gorzej niż prosie czy świnia, bo to jeszcze prosiak dawał dobre mięso, a niewolnik nie. Także takie to były wtedy czasy. I zajęło rzeczywiście dużo czasu. Jak na owe czasy może i nie tak dużo, bo nie było wtedy tej technologii ani przenoszenia się tak szybkiego informacji, jak mamy dzisiaj, ale to jednak zajęło kilkaset lat, żeby miłością, miłosierdziem, dobrem rozsadzić ten okrutny system. Tutaj w tym tomie siódmym, który ostatnio się ukazał, jest dyktowanie mało znanego świętego Almachiusza, Telemachusa, który miał wielu przyjaciół gladiatorów i oni płakali, jak on tutaj dyktuje, że nie chcieli zabijać swoich kolegów, ale zmuszano ich do tego, bo inaczej to on by zginął. Oni nie chcieli ich zabijać. Ze łzami w oczach staczali wielokrotnie te walki. I któregoś dnia Almachiusz Święty wyszedł podczas tych walk gladiatorów i zaczął swoją przemowę, że jakie to straszne, stop, zatrzymajmy te walki gladiatorów. Oczywiście natychmiast ścięto mu głowę, ale jednak coś dotarło z tej jego bardzo mocnej emocjonalnie, jak sobie wyobrażam, naładowanej pełnymi emocjami, kiedy przemawiał do tego tłumu. Ludzie, skończmy z tymi walkami gladiatorów, oni nie chcą się mordować, oni przecież to też są ludzie, a więc jak najbardziej chrześcijańskie podejście. I rzeczywiście po iluś tam latach te walki zostały zakończone.
i nie było już więcej walk gladiatorów. Telemachiusz tutaj jeszcze dyktuje, ja nie będę zdradzał teraz wszystkiego, on chciałby być świętym dzisiaj, w dzisiejszej dobie informacji i tego, tej technologii, w jakiej żyjemy, chciałby być świętym od czegoś innego. A czego? No to dowiecie się z książki. A więc tak to przez te pierwsze kilkaset lat to naprawdę było piękne chrześcijaństwo. Nie tak jak dzisiaj. Dzisiaj chrześcijaństwo, i to tutaj należy winić tylko i wyłącznie zwierzchników tego chrześcijaństwa, głównie zwierzchników Kościoła katolickiego. Niestety. Że żyjemy w cywilizacji oszustwa, dwulicowości, egoizmu, przekłamań, przekręceń, cynizmu, wykorzystywania. I tak naprawdę mamy dzisiaj Imperium Rzymskie XXI wieku, gdzie wszystko jest robione w białych rękawiczkach i jeszcze pod pozorem dobrego. Chociażby te głośno omawiane szczepionki, prawda? Jaka to cudowny wynalazek, ratujący życie. A jeżeli się majstruje przy tych szczepionkach, jeżeli zły człowiek, że się tak wyrażę, macza w tych szczepionkach palce swoje brudne i pazury zła tam się dostają, no to takie szczepionki nie służą ratowaniu życia, a mogą wręcz odwrotnie być wykorzystane przez złe siły do niszczenia człowieka. Myślę, że już po upadku Rzymu, gdy władze, zwierzchnicy Kościoła byli w Bizancjum, w tym cholernym, paskudnym Bizancjum, w 553 roku na drugim soborze konstantynopolitańskim uznano reinkarnację za herezję. Kto wierzy w ponowne narodzenie się, jest heretykiem i powinien być potępiony. I tak jak już mówiłem, nie to było najgorsze, ale najgorsze było to, że odcięto człowieka od tego boskiego prawa przyczyny i skutku. To, co czujemy, że tak jest i że tak musi być i że tak zawsze było, jest i będzie, a co nam religia wywróciła w głowie, do góry nogami kompletnie przestawiła. Kiedyś w pierwszych wiekach ci ludzie, jakoś pierwsi chrześcijanie, rozumieli to prawo przyczyny i skutku i tą konsekwencję słów Jezusa Boga, co posiejesz, to zbierzesz, właśnie w kontekście reinkarnacji. A dzisiaj nikt nie rozumie, skąd się, dlaczego się rodzą kalekie dzieci, dlaczego te dzieci umierają, giną. Rodzice i najbliżsi płaczą i straszne męki, straszne bóle, cierpienia przeżywają, bo stracić dziecko to jest chyba największy ból, jaki możesz spotkać kobietę, matkę czy ojca. To niewypowiedziany ból. Ale nikt nie rozumie tej konsekwencji, że te dzieci biorą się z okrutnych kiedyś czynów wyrządzonych być może dzieciom przez tego kogoś, kto urodził się malutkim dzieciątkiem i urodził się jako kaleka i musi dorastać w bólach. Wielokrotnie nie ma dla takiego dzieciątka pomocy i umiera. Ludzie nie rozumieją, że to jest oprawca, który w poprzednim życiu bił i katował i też być może dzieci takie mordował. Ja wiem, że to brzmi okrutnie, wielu z was tego nie będzie chciało zaakceptować, ale tak było, jest i będzie, i wiele duchów to podkreśla. Myślę, że w Biblii będzie też sporo na ten temat, o tej przemożnej konsekwencji czynów, o tej strukturze naszego świata przyczynowo-skutkowego,
Zostaliśmy stworzeni z boskiej miłości, ale jednocześnie mamy wolną wolę, samostanowienie. Wszystko zależy tutaj od nas. Jesteśmy osobnym wszechświatem. I nawet Bóg nie może zmienić naszego losu. Oczywiście jako Jezus czynił to i może dopomagać z drugiej strony. To jest takie jakby zaprzeczenie, ale jednocześnie jeżeli komuś należy się jakaś pomoc, no to on o tą pomoc otrzyma, bo pójdzie taką ścieżką w życiu, że zgłosi się do kogoś, tak jak zgłaszali się ludzie do Sikorzyny Świętej Walerii w Londynie i wstawali z wózka, bo potrafiła, miała dar leczenia, stawiania diagnoz i ludzie rzeczywiście wstawali z wózka. Także miała te chrystusowe, boskie zdolności. Już była na tak wysokim poziomie wibracji, że tymi swoimi wibracjami nawet mogła likwidować kalectwo, to co Jezus Bóg czynił. I mówił wtedy ludziom, idź i nie krzywdź więcej. To też zostało zamazane, zagubione, bo dzisiaj się mówi, idź i nie grzesz więcej, co nic nie znaczy, jest kompletną bzdurą. A jeżeli się zastanowić nad słowami Jezusa wtedy, 2000 lat temu, idź i nie krzywdź więcej, to w tych słowach już było zawarte to prawo przyczyny i skutku, że ten kaleka, mimo że nie rozumie tego i być może w danym życiu jako niewidomy, jako ten podpierający się tam w Judei tymi kijami, nie mógł krzywdzić w tym życiu, ale reinkarnacja była wtedy pojmowana i Jezus mówił o reinkarnacji. I ci ludzie jakoś, myślę, że na swój sposób, na jaki potrafili, rozumieli. I oczywiście, idź i nie krzywdź więcej, to znaczy, że ten ktoś krzywdził z reguły w poprzednim życiu, dlatego w danym życiu został kaleką niewidomym i trafił tak szczęśliwie, że stanął akurat na drodze Jezusa, tam gdzie Jezus uzdrawiał i wygłaszał swoje przemowy do uczniów, apostołów, którzy te nauki swojego nauczyciela, Boga, za życia nie wiedzieli, że to jest Bóg. Nikt by wtedy nie zrozumiał, że jak to ten człowiek, Jezus, mógłby być Bogiem. Nikt by wtedy tego nie przyjął. Dopiero dzisiaj jesteśmy i będziemy w stanie to zrozumieć. W Biblii XX wieku będzie też taki element tego, gdy Jezus, Bóg dyktował Nelchalinie Noel, najpierw to był taki, Nelchalina Noel miała taki obraz Jezusa na piedestale, Boga gdzieś daleko, nie mogła w ogóle zaakceptować, że jej Bóg dyktuje. To też będzie ciekawy element w tej Biblii do prześledzenia, jak poprzez lata Nelchalina Noel otworzyła swoje serce na Jezusa Boga, nazywając go później Jezusiczku, kochany, Boziuniu, jak najbardziej wszelkimi pieszczotliwymi słowami. Ale o to też chodzi, żeby ta Biblia i dyktowania i książki otworzyły ludziom serce na Stwórcę, na Jezusa Boga. A wtedy sam, każdy samodzielnie będzie mógł sobie przemyśleć, w co wierzyć, jak naprawdę jest. Ja tylko zachęcam i przedstawiam te dyktowania i zachęcam do czytania, zachęcam do samodzielnego rozważania, myślenia i rozważania w swoim sercu, jak naprawdę jest. A jest tak, że ten świat jest przyczynowo-skutkowy. Rodzimy się i chcemy się rodzić, bo tylko tutaj na tym świecie mamy możliwość kreowania działania, kreowania rzeczywistości. Mamy tą boską moc kreowania rzeczywistości, czego nie mamy jako duchy, jako ludzie w duchu. Wtedy umierając wszyscy, niedowiarki,
wszyscy ludzie przekonują się, jaka jest ta jedna, jedyna prawda Boża, która ma bardzo mało dzisiaj wspólnego z jakąkolwiek religią, nie tylko chrześcijaństwo, ale mówię o chrześcijaństwie i upadku chrześcijaństwa, bo wszyscy tu raczej w tradycji tej religii katolickiej zostaliśmy wychowani i zindoktrynowani już jako dzieci. Ta cywilizacja musi upaść. Taki mógłbym przykład teraz jeden podać. 2000 lat temu, pamiętacie, Jezus rozwalał te stoły bogaczy, którzy sprzedawali ten towar ludziom biednym i na niego pieniędzy. Nie mieli jak zapłacić, nie dzielili się. A to samo się dzisiaj dzieje, tylko że już w nowoczesnych dekoracjach XXI wieku, tego Imperium Rzymskiego XXI wieku. Przeczytałem w prasie brytyjskiej, że jakiś bardzo bogaty przedsiębiorca wypłynął na swoim jachcie na ocean, co było zresztą powszechne w marcu. Wielu miliarderów, mając te swoje luksusowe jachty, zaopatrzyło się w prowiant, przebadali w prywatnych szpitalach swoje załogi i wypłynęli na ocean, no bo tam jest najbezpieczniej, nie ma kontaktu z nikim, jest tylko ocean, a z takiego luksusowego jachtu można zarządzać wszystkim, jak siedząc w biurze w Londynie czy gdziekolwiek. Jego majątek jest wyceniany na kilka miliardów funtów, ma około 30 tysięcy pracowników i zażądał od rządu, by brytyjski rząd płacił tym pracownikom, bo inaczej on ich wszystkich zwolni i wyrzuci i 30 tysięcy osób straci pracę, a w każdym razie większość w czasie, gdy jego przedsiębiorstwo zostało, jego biznes, sprzedaż została zamrożona teraz w czasach koronawirusa. I może nie było w tym by nic strasznego takiego, ale i prasa brytyjska napisała o tym, nie zapłacił ani grosza podatku w Wielkiej Brytanii. Poprzez różne żonę, rodzinę, tak to wszystko powykręcał, posługując się oczywiście prawem, które sprzyja bogatym, że jakieś tam drobne podatki płacił w Monako, na Szeszelach i gdziekolwiek. Bliżej się nie interesowałem tą sprawą. No ale to jest jeden z przykładów, dlaczego ta cywilizacja musi upaść. Ona głównie musi upaść dlatego, że nie zostały spełniona wola Boga. Nel Halina Noel otrzymała ten dar i odbierała mnóstwo dyktowań, bo jej misją było ostrzec Watykan. Była jedną z 12, ale było też i wielu mężczyzn, ostrzec przed grożącą nam zagładą w 1984 roku. Jest o tym napisane we wstępie do tego 7 tomu. I misję swoją spełniła. I wszędzie w dyktowaniach jest podkreślane i w dyktowaniach Boga, setkach dyktowań Jezusa Stwórcy. W Biblii też postaram się wyjaśnić, jak to, dlaczego Nel Halina Noel otrzymała taki dar, że nawet Bóg jej dyktował. Dlaczego nie inni jacyś może, jakieś może osoby. Ale to inny zupełnie temat. I ona misję swoją wypełniła. Do czasu ostrzeżenia otrzymała mniej więcej połowę Biblii, później przyszły te ostrzeżenia. I wraz z ostrzeżeniami, i tutaj też jest napisane, że do zagłady jednak nie doszło, bo papież spotkał się z prezydentem Reaganem w 1984 roku. To już było po zażegnaniu grożącej nam zagłady kompletnej cywilizacji, bo Ameryka odpowiedziała temu wielkiemu mocarstwu, które chciało zawładnąć światem, że nie poddadzą się, dojdzie do końca tej cywilizacji, gdy zaczniemy się obrzucać tą bronią nuklearną o wielkim promieniowaniu i zasięgu. I wolą Boga było, ażeby cała ludzkość, wszyscy ludzie dowiedzieli się,
że to dzięki Boga ostrzeżeniu nadal cieszymy się życiem, że to nasi rodzice duchowi, nasza matka, ojciec zatroszczyli się o swoje dzieci, że nadal żyjemy, możemy cieszyć się życiem. Ale niestety od tego czasu i od czasu śmierci Antychrysta w ludzkim ciele to zło rozpełzło się po całej planecie i w tej chwili święci no triumfy. Mogę posłużyć się tutaj cytatem z tomu siódmego naszego Wojciecha Adalberda. Złe siły staczają was w dół i to w zastraszający sposób. Trzeba temu zapobiec. I to jest dyktowanie z 1986 roku i jakże prorocze, niestety. Złe siły mają wiele w zanadrzu, ażeby życie wasze uczynić znacznie trudniejsze niż macie dotychczas. To, że będą cierpieć katusze większe niż cierpieli dotychczas, to pewne, ale ich złe instynkty są silniejsze ponad ich rozsądek. Złe siły służalczyków mają coraz więcej. I temu trzeba zapobiec. I nie będzie tutaj jakiegoś ciach błyskawicznie, pstryk, że zmieni się cały świat na lepsze. Nie, to będzie ciężka praca. Ciężka praca w ciężkich warunkach Imperium Rzymskiego XXI wieku, tak jak była ciężka praca pierwszych chrześcijan, którzy poświęcali życie, oddawali życie za te prawdy. Dobra wiadomość jest taka i przekazuje ją tutaj chociażby święty Rajmund Kolbe, ojciec Kolbe, który zdecydował się pójść za swojego rodaka do zostać zamordowanym w Oświęcimiu, bo tamten chciał, błagał, płakał, że chciałby jeszcze zobaczyć żonę i dziecko, które zostawił w czasie wojny. I on daje znać, że Bóg urodził się w 2000 roku. Nel Halina Noel nigdy nie miała podyktowane, w jakim to kraju. Domyślamy się, że w Europie, nie w Polsce raczej, to już mówiłem, muszę tutaj rozczarować wielu, ale w Europie i być może teraz jako kobieta. I Nel Halina Noel otrzymała ty Halinko z pewnych bardzo ważnych względów, o których nie będę wyjaśniał, to było dyktowanie od Jezusa Boga. Ja urodziłem się na tej planecie ponownie w 2000 roku. Takie informacje otrzymała Nel Halina Noel, także możemy się cieszyć. Ale nie będzie to zmiana jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a być może tego Boga, ponowne przyjście Boga też czeka niestety przykry i okrutny los, taki jak spotkał Jezusa za to czynienie dobra. Jak to się będzie teraz odbywało? Mamy technologię, więc na pewno złe siły działają przez technologię. To, co się teraz dzieje, to jest no, różne straszne rzeczy się dzieją. Tak jak ja się zawsze tymi słowami podpieram, technologia w złych rękach użyta daje zbrodnicze narzędzia i to, co się teraz dzieje, te zbrodnicze narzędzia kwitną. Wszystko zależy od intencji. I będzie gwałtowna walka dobra ze złem i dobro zwycięży. Zło zawsze będzie istnieć, ale ono będzie stonowane, spłaszczone, posługując się dzisiaj taką nomenklaturą mediów. To jak jest ta krzywa koronawirusa, to i tak samo jest ta krzywa złych sił. One teraz górują, jakby święcą triumfy, opanowały technologię, w ogóle złe siły opanowały naukę już 300-400 lat temu, ale chodzi o to, żeby dobrem, miłością, miłosierdziem spłaszczyć tą krzywą tych złych sił, tego zła.
I dlatego każdego z nas czeka ciężka praca i niech nikt nie mówi, że nic nie może zrobić, że to oni nami rządzą, że ja nie mam żadnej władzy, nic. Każdy może w jakiś sposób wpływać. Każdy z nas jest osobnym wszechświatem i im więcej będzie dobrych ludzi o pozytywnych wibracjach zbliżonych do wibracji naszych rodziców duchowych, jeżeli te swoje wibracje serca zbliżymy do boskich wibracji, to świat cały się zmieni. Przede wszystkim każdego z was świat się zmieni na pozytywny i dobry, ale też ten ogólny. My mamy takich władców, jakich sobie tutaj wypracowaliśmy swoimi własnymi czynami. Każdy jest osobnym wszechświatem i może działać na swojej własnej niwie, jakakolwiek by ona nie była, czy ma tą władzę tylko w zakresie swoich najbliższych, w zakresie domowym, czy szerszym, przedsiębiorstwa, czy korporacji. Niestety tutaj złe siły działają poprzez korporacje i służby specjalne i różne agencje. Ale każdy z nas ma w sobie te elementy. Ja się tutaj posłużę takim diagramem, rysunkiem. Każdy z nas ma w sobie pozytywne elementy i negatywne. I teraz czemu ulegamy? Czy otwieramy swoje serce na miłość, na miłosierdzie, na dobro, pomagamy i tym się wypełniamy? Czy raczej kierujemy się niskimi instynktami egoizmu, dochodzenia do celu po trupach, nie liczenia się z drugim, zdobywania fortuny bez liczenia się z życiem drugiego człowieka, i wtedy te pazury zła mogą działać, funkcjonować. A jak zły człowiek widzi, że krzywdząc innych zdobywa majątek, no to tym bardziej będzie krzywdził innych i będzie już całkowicie na usługach złych sił, nie zdając sobie sprawy, jaki go czeka los strasznego kaleki, tego właśnie dziecka kalekiego w przyszłym życiu. Gdy ludzie zdadzą sobie z tego sprawę, że za służenie złu, za te służenie tym pazurom zła, że taki los ich spotka w przyszłym życiu, bo nie może ich inny spotkać na zasadzie prawa, przyczyny i skutku i tych wibracji. Będzie mógł sobie wybrać tylko takich rodziców, którzy w ogóle albo porzucą, albo matka go porzuci, albo będzie biła, albo zabije, albo nie będzie się opiekować, a oni jeszcze do tego będą ciężkimi kalekami. Kiedy ludzie zdadzą sobie z tego sprawę, że wszystko jest w naszych rękach i tylko od nas zależy, no to wtedy się poprawi życie na tej planecie. A ja wierzę, że już szybko czas zweryfikuje te dyktowania, gdy zobaczymy, że Bóg rzeczywiście przyszedł do nas na tą planetę i jest wśród nas. A jest wśród nas już w tych wibracjach, w sercu. To jest takie jakby na tej płaszczyźnie wibracyjnej przyjście Boga do nas. Ale jest i będzie to konkretne, fizyczne, gdy wreszcie Bóg się ujawni, zacznie działać. I tak jak mówiłem, być może najprawdopodobniej spotka tego dobrego człowieka, czy tą dobrą kobietę, która okaże się stwórcą, Bogiem, okrutny, ciężki los. Oczywiście będą fałszywi prorocy, technologia, zło będzie się próbować podszywać pod boskie wibracje, energie. Będą jacyś być może, Bóg, sztuczni Jezusowie czy stwórcy pokażą się na niebie, a jednocześnie będziemy odczuwać w mózgu przyjemność, bo będą promieniować nas różnego rodzaju falami oddziaływującymi na nasz ośrodek przyjemności w mózgu. Technologia ma olbrzymie możliwości i nie służy niestety dobru człowieka, a przecież gdyby całkowicie była w rękach dobrych ludzi, to ile cudownych wynalazków teraz mamy, ile cudownych rzeczy.
poprzez ludzi o dobrych intencjach został wymyślony. Jak bardzo mamy teraz ułatwione życie, nie doceniamy też tego. Ale z drugiej strony, niestety, te dobra technologiczne jeszcze w XVIII, XIX, na początku XX wieku nie było tak opanowane przez złe siły, jak jest dzisiaj. Mieliśmy mnóstwo fantastycznych naukowców, odkrywców, którzy uczynili, że nasze życie jest o tyle lepsze. Ale dzisiaj nawet sami sobie zakładamy stryczek, sznur na szyję, chociażby telefonami komórkowymi i technologią 5G, i korzystamy z tej technologii i sprawdzamy te swoje telefony komórkowe, które najprawdopodobniej nie promieniują pozytywnie, nie oddziałują pozytywnie na nasz mózg, na nasze zdrowie i na nasz rozwój. Dziękuję za uwagę. Zapraszam wszystkich do subskrybowania. Zapraszam do polecania znajomym. Tak jak mówiłem, na Allegro książki są dostępne. Ewentualnie proszę dzwonić 503 824 550 lub pisać maile redakcja@newrealitybooks.com. A ja jeszcze tylko szybciutko powiem, że te 7 tomów, które się dotychczas ukazało, jest dostępne w promocji i wysyłka jest gratis. To samo, jeżeli ktoś zamówi dla siebie i czy dla znajomych 3 egzemplarze tego tomu 7, to wysyłka też jest gratis i jest oczywiście zniżka specjalna na te 7 tomów i na te 3 tomy 7. Wpisujcie pytania, tak jak mówiłem, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce w kolejnej audycji. Dziękuję za uwagę, do miłego.